Walczymy o lepszą szkołę, walczymy o lepsze uposażenie nauczycieli, ale nie tylko nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły. To jest administracja, to jest obsługa, także walczymy o wszystkich, nie tylko o nauczycieli. Ze strony rodziców mamy duże poparcie i to najbardziej nas cieszy. Kocham pracę, ja robię wiele rzeczy za darmo, jak i moje koleżanki, nikt mi za to nie zapłaci, albo robię to, bo kocham moją pracę, bo jestem nauczycielem. I tylu wychowanków już mam, których się nie mogę powstydzić i myślę, że mnie też szanują. Także dlatego strajkuję. To nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o nauczyciela. Chcemy poprzez ten strajk stworzyć dobrą szkołę, dobre nauczanie, aby jak najlepiej z naszej strony dzieci były wyuczone i to szkolnictwo, żeby w naszym kraju szło ku lepszemu, a nie w tej chwili, jakiej jesteśmy. Jeżeli jest na wszystko, bo faktycznie budżet się zamknął na plusie, rząd ma pieniądze na różne rzeczy, ja nie wnikam, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. No, ale jest to świetny okres na to, żeby wysuwać jakieś żądania, tak? Ja mam takie podobne odczucie jak moje koleżanki, mimo że mam mniejszy staż pracy. Jednakże podejmując się świadomego oczywiście wyboru, podejmując też naukę na studiach, trzy rodzaje studiów, ciągle doszkalania się i ciągle było tego mało. W tej chwili stwierdzam po kilkunastu latach pracy z młodzieżą, którą uwielbiam, z którą lubię rozmawiać. Czasami brakuje mi tego, ale tak jak koleżanka powiedziała, że kontakt z absolwentami mamy, czy na portalach społecznościowych, czy przyjeżdżają nawet rowerem do nas, proszę pani, jedziemy na pizzę i tak dalej, to jednak to się troszeczkę zmieniło w przeciągu tych kilkunastu lat i wygląda to zupełnie inaczej. Mnie osobiście denerwuje biurokracja, wszelkie, może dlatego, że jestem polonistą i nie lubię takich analiz porównawczych, sprawozdań, nie lubię takich rzeczy, ale uważam, że czas, który poświęcamy na biurokrację, ja z chęcią bym poświęciła młodzieży, jakąkolwiek pracą z nią, czy dodatkowymi zajęciami, ale wtedy już na to nie ma w ogóle czasu, bo albo będzie rodzina, albo będzie ta godzina dodatkowa z uczniem, czy też na tą, mówię, papierologię, bo ona jest zbyteczna. Przedstawiane sytuacje o zarobkach nauczycieli, szczególnie te uśrednienia, kolą w oczy ludzi, tak? Są bardzo krzywdzące, bo te średnie nie wiem skąd się biorą, ale nie dziwię się, że rodziców denerwują przedstawiane przez rząd średnie płace nauczycieli, tak? Bo to wcale tak nie wygląda. Nie licząc tego stażowego, to ja mam jako nauczyciel mianowany z 30-letnim stażem, z wszystkim razem, 2200 na rękę niecałe. Więc nie wiem skąd się biorą te średnie. Strajkuję dlatego, że na pewno kwestia tych zarobków, ale to jest absolutnie jakby ważne, ale nie najważniejsze. To też jest związane z tym, co od lat dzieje się w oświacie. Ciągle słyszymy, że jest mało pieniążków na szkolnictwo, a ostatnia reforma też nam się bardzo nie podobała i nasze głosy nie były jakby brane pod uwagę. To na 100%. No i też strajkuję po to, żeby do zawodu w przyszłości przychodzili młodzi ludzie, którzy będą w stanie wyżyć po prostu za tą pensję. Żeby to nie byli przypadkowi ludzie, którzy będą przychodzili do zawodu. Od tak. Żeby to byli mądrzy ludzie, którzy potem będą kolejne pokolenia nauczać mądrze. I godność. Przede wszystkim godność moja, moje czyste sumienie, to, żebym mogła spojrzeć kiedyś w lustro i powiedzieć, zrobiłam wszystko, żeby było mi lepiej, ale też i moim młodszym koleżankom. Moja córka, która bardzo dobry ma lekki taki język pisarski, powiedziała mi, mamo, mimo że mam takie zdolności polonistyczne jak ty, ja nigdy nie zostanę nauczycielem, bo widzę, ile ty czasu poświęcasz nie dla mnie, tylko dla obcych dzieci. Gdyby rozsądnie zaplanować zmiany systemu oświaty, zwiększenia pensum i tak dalej, bylibyśmy w stanie się zgodzić pod warunkiem, że właśnie to wszystko będzie zapewnione w szkole, bo ja bardzo chętnie bym mogła pracować do 16 w szkole, a w domu bym odpoczywała, zajmowała się swoim dzieckiem, bo samo danie nam 40 godzin, siedźcie i róbcie co chcecie, to jest kompletnie bez sensu, bo firmy jak pracują 8 godzin mają warunki. My, jeżeli byśmy mieli zapewnione warunki, też na pewno byśmy się zgodzili na taki układ pracy. Czemu nie? On byłby korzystny dla wszystkich. W tej chwili mam dwie klasy ostatnie gimnazjum i proszę pani, co będzie? Mówię, nie bójcie się. I ta młodzież, oni do nas nie mają w ogóle żadnej pretensji. Oni nawet, ja w ogóle nie słyszałam słowa, żeby było, a co z egzaminem? Oni wiedzą, że wszystko będzie. Mamy prawo do tego. Zresztą ja im wyjaśniłam, że jest prawo konstytucyjne. To nie jest głupia młodzież, to są piękni ludzie. Jest szansa na to, że widząc, że my o coś walczymy, że walczymy o tę prawdę, tak jak powiedziałam, to oni się muszą od nas dobrych wzorów, bo co mam im powiedzieć? Ja im muszę mówić, z kogo mają brać wzór, jakie są autorytety. My jako poloniści, no tym musimy bardziej, na to. Bardziej, tak? A w klasach młodszych, no to przecież te małe dzieci, one są kształtowane, nie? Swoją pensję polską przeliczyłam im na euro, myśleli, że powiedziałam im stawkę tygodniową. Takie są przeliczniki, przecież to można sprawdzić. Ile razy powtarzamy dzieciakom naszym czy młodzieży, walczcie o swoje zawsze, tak? Oczywiście wszystko zgodnie z prawem musi być, ale walczcie o swoje, musicie mieć zawsze czyste sumienie, wybory będziecie podejmować gorsze może w
takim sensie życiowym, tak, że te egzaminy, no to jest jakiś taki sprawdzian, ale egzaminy życiowe, żeby was tylko w życiu nie przerosły i tego musicie się... Nie zatracajcie siebie i tak jak mówię, egzaminy życiowe są ważniejsze niż egzaminy w gimnazjum czy w szkole podstawowej. Takie podsumowanie tego, co dzisiaj robimy. Znane powiedzenie bardzo sławnego człowieka. Nie chcę, ale muszę.